Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam rewolucyjne, praktyczne, rewelacyjne, cudowne, wspaniałe i bardzo oszczędzające czas rozwiązanie firmy Wago. Wago, jak dobrze wiecie, albo i nie wiecie, produkuje różnego rodzaju złączki elektryczne, które są bardzo wysokiej jakości, bardzo praktyczne, zajmują bardzo mało miejsca, jeżeli chodzi o układanie przewodów, czy to w puszkach instalacyjnych, czy to w oświetleniu, czy to gdziekolwiek chcemy. I Wago jest po prostu w moim przypadku the best. Używam już od paru lat różnych złączek Wago starszego typu, a obecnie mam tutaj najnowsze produkty firmy Wago, tak żeby Wam je zaprezentować. Co tutaj mam? Mam tutaj rozwiązanie, które jest złączką instalacyjną do wszystkich rodzajów przewodów, czyli druty, co tam jeszcze, linki, przewody i przekroje zaraz Wam pokażę. I jest to o 40% mniejsze i w 100% przeźroczyste. Co to daje jedno i drugie? Mniejsze, oczywiście im mniejsze, tym lepiej będzie nam się układało przewody gdziekolwiek chcemy, bo zajmuje bardzo mało miejsca. A że mamy tutaj takie uniwersalne rozwiązanie z taką zaciskarką, powiedzmy, danego druta, czy linki, czy no, po prostu przewodu, to nie zastanawiamy się, jakie mamy przewody. Po prostu bierzemy sobie taką złączkę, pyk i gotowe. I jak sami widzicie, nie trzeba mieć tu żadnych narzędzi, śrubokrętów, niczego. Po prostu bierzemy złączkę ze sobą i tyle. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Złączki Wago, jak dobrze wiecie, albo i nie wiecie, ale już mam nadzieję, że wiecie, są po prostu the best. Ok, a teraz tak. Dlaczego warto kupić takie złączki Wago, kilka sztuk, zamiast po prostu takiej kostki? Krótko i na temat. Zobaczcie sobie. Jeśli chcecie coś zamontować w puszce, gdziekolwiek, chcecie, żeby zajmowało to mało miejsca i jeszcze przewody były uporządkowane, kupujecie taką złączkę, wciskacie tutaj przewody. Oczywiście one występują, te złączki, w kilku wersjach. Dwuprzewodowych, trzyprzewodowych, tutaj mamy nawet i pięcioprzewodowych, są i pewnie i więcej, zaraz Wam pokażę. Kupujecie sobie takie coś, łączycie, zajmuje mało miejsca, jest super. Teraz, a jeżeli chcecie zaoszczędzić, to kupujecie taką. Wkładacie tu jeden przewód, tu drugi, musicie śrubokręcikiem odkręcić, potem musicie przykręcić, dokręcić, potem czasami trzeba jeszcze raz poluzować, coś poprawić, tracicie czas, szczególnie na drabinie na przykład, albo w jakiejś pozycji kłócającej, przewód wychodzi tu, kupę miejsca tracicie w puszce, no bo sami wiecie, ile to miejsca zajmuje, no i co, fajnie? No nie jest fajnie, naprawdę, nie warto oszczędzać. Bierzecie sobie taką złączkę i zobaczcie teraz troszkę teorii, a zaraz Wam pokażę, jak to się użytkuje. Zobaczcie. Złączki instalacyjne do wszystkich rodzajów przewodów. Zobaczcie. Jak to działa? Wsadzamy sobie tutaj dowolny przewód, wcześniej odblokowując tą dźwignię. Dźwignię zasuwamy, wszystko trzyma się na miejscu. No i tyle. Te złączki występują tutaj w wersjach dwuprzewodowych, trzyprzewodowych, pięcioprzewodowych. I zobaczcie sobie, ile musimy izolacji ściągnąć. 11 mm ściągamy izolacji i wsuwamy przewód dowolny do środka. O przekroju zobaczcie, jak dużym. Od 0,2 mm², czyli naprawdę cieniutkie przewody. Na przykład, o, tu jakieś jest 0,5, to nie? O, sieciowe, skrętka. Chcecie po skrętce puścić na przykład telewizję jakąś tam, nie wiem, CCTV, przemysłową, cokolwiek. Zobaczcie, jak fajnie sprawdzi się taka złączka. I teraz lećmy dalej. Wsuwamy. Zaciskamy. Gotowe, trzyma się porządnie. Izolacja nie odstaje, bezpieczne. Możemy tutaj przez taką specjalną dziureczkę, zaraz Wam ją pokażę, o tu jest, o, w tym miejscu, w środku. Za pomocą tej specjalnej dziureczki tu możemy po prostu wykonać albo pomiary, albo sprawdzić, czy jest tutaj. Słyszycie? Dotykam tego metalu zwykłym próbnikiem elektrycznym. Pyk, pyk, pyk. Możemy sprawdzić, czy jest faza, albo jakimś miernikiem sprawdzić i zrobić pomiary. Naprawdę rewelacyjna rzecz. Ok, zobaczcie dalej. I nie reklamowałbym tego, gdyby nie to, że to jest po prostu świetne rozwiązanie. No i kurczę, jak stoicie, nie wiem, w obi i macie się zastanawiać, czy kupić zwykłą, czy taką, weźcie się, nie zastanawiajcie, kupcie porządny produkt, właśnie o którym mówię, idźcie do domu, zróbcie robotę. I sami powiedzcie, dobrze, że nie kupiłem tego dziadostwa. Znaczy tego tańszego rozwiązania, o, tak bym powiedział.
Dobra, puszki instalacyjne. Zobaczcie, ile miejsca oszczędzamy przez właśnie zastosowanie takiego rozwiązania. Zobaczcie sami. Przewód przy przewodzie, nie musimy tu jakichś zaokrąglonych przewodów robić, kombinować, naginać ich, urywać, cokolwiek. Zobaczcie. Przy lampkach sufitowych, pyk, pyk, gotowe. Możemy dowolnym potem urządzeniem sprawdzić, zweryfikować, pomiary zrobić. To, o czym przed chwileczką mówiłem. A teraz Wam pokażę, jak możemy tutaj pięknie to zastosować. Czyli złączkę instalacyjną do wszystkich rodzajów przewodów. Pyk, pyk, pyk. Złączka. Zrobimy sobie trzy różne przewody. Gruby na 2,5 mm kwadrat drut, linka 0,5 mm kwadrat i trzeci przewód, na przykład sieciowy. Zobaczcie, zaczniemy od grubego przewodu. Zobaczcie, jak to szybko będę robił. Ja tu nie potrzebuję żadnych narzędzi. Wsuwamy. Tu możemy... Aha, jeszcze bardzo fajna rzecz. W złączkach wagi to jest po prostu rewelacja. Po pierwsze, świetne oznaczenie wszystkiego. Tutaj mamy miarkę, ile mamy mieć ściągniętej izolacji. Zobaczcie, przykładamy, weryfikujemy. Jest? Jest. Wtedy dopiero, o tak jak widzicie, wtedy dopiero montujemy. Jak jest za krótkie, to znaczy wydłużamy. Jeżeli jest za mało izolacji ściągniętej, ściągamy więcej. Wszystko przeźroczyste. Tutaj jeszcze dodatkowe oznaczenie. Wszystko przeźroczyste i widzimy, ile danego przewodu druta weszło. I mamy pełną kontrolę nad tym wszystkim. Zobaczcie, wsuwam. Jest na końcu. Tu mogę zweryfikować, bo jest wszystko przeźroczyste, że jest na końcu. Tak, przeszło. I naciskam po prostu tutaj. Ciach. Gotowe. Już jest. Wszystko trzyma się kupy. Już nie wyciągniemy. Musielibyśmy tu mocno kręcić tak prawo-lewo, żeby wysunąć. Albo oczywiście ściągnąć dźwignię. Dobra, następny przewód. A, bo teraz, żeby było tak śmiesznie, można powiedzieć, weźmy sobie tu ten pomarańczowy ze skrętki komputerowej. Wsuwamy do końca. O, sorry. No. Do końca. Jest do końca. Naciskamy. Trzyma. Trzyma. Chcemy linkę. Przewód. Zero problemu. Zakręćmy sobie go. Wsuwamy do końca, naciskamy i tyle. Zobaczcie, trzy przewody naraz wpięte, trzy kompletnie różne. Tak więc nie ma tutaj zastosowania reguła, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, bo tutaj niestety ta reguła przeczy logice. No po prostu logika mówi, że to jest świetne rozwiązanie. Tak więc jeżeli ktoś na elektryce tak średnio się zna, a chce szybko coś połączyć, a się nie stresować potem, że nie ma tu próbnika dobrego albo coś tutaj, kupuje sobie wago, kilka sztuk w jednym opakowaniu, robi swoją robotę, kończy robotę, jest zadowolony z siebie. No bo robota będzie nie dość, że świetnie zrobiona, to w każdej chwili, gdyby coś nam, ach, źle podłączyłem. Pamiętajcie, że to jest mostek, czyli tutaj, jeżeli byśmy podłączali przewody, nie wiem, faza neutralny, to wystrzeli. Tutaj oczywiście wsadzamy przewody tego samego typu, żeby po prostu przedłużyć, ale to chyba logiczne. I teraz zobaczcie. Chcemy wyciągnąć przewód, zwalniamy dźwignię do góry, tylko w tym przewodzie, nie inne. I zobaczcie, wyciągamy. Chcemy wsadzić z powrotem inny przewód, wsadzamy do końca, czujemy opór, naciskamy, gotowe. Dobra, nie będę Wam więcej tłumaczył, bo chyba sami widzicie, że to po prostu jest rozwiązanie rewelacyjne. Tak więc spokojnie Wam mogę polecić, sam używam, polecam każdemu bez dwóch zdań. Akurat to rozwiązanie od Wago, tutaj tak przedstawię, żebyście widzieli na obrazku i w praktyce, jak ja to zastosowałem, no jest chyba nie do reklamowania, no sami widzicie, że warto. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, polecam ten rodzaj łącznika, tak bym to nazwał, elektrycznego, wszystkim, we wszystkich domach, mieszkaniach, a nawet i w zastosowaniu przemysłowym, w sklepach czy gdziekolwiek. Jeżeli oczywiście parametry techniczne spełniają wymagania. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, komentujcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i niebawem kolejne ciekawe poradniki dla Was. Cześć Wam!